Stoicyzm to starożytna szkoła filozofii, która kładzie nacisk na odporność emocjonalną i logikę. Filozofia ta zachęca nas do podejmowania wyzwań, przed którymi stoimy w życiu, i tworzenia możliwości uczenia się na ich podstawie. Chociaż odrzucenie jest często postrzegane jako doświadczenie negatywne, dla stoików jest to narzędzie osobistego rozwoju. Chociaż możemy nie mieć kontroli nad większością aspektów naszego życia, mamy moc kontrolowania własnych reakcji. Z tej perspektywy nawet bycie odrzuconym daje szansę na poprawę naszej samokontroli i zwiększenie naszej niezależności emocjonalnej. Możemy postrzegać odrzucenie jako pouczające doświadczenie, które czyni nas bardziej odpornymi i zdolnymi do adaptacji. Nie zapomnij kontynuować tej podróży z nami i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. W ten sposób będziesz miał okazję głębiej zgłębić stoicyzm i zastosować go w swoim codziennym życiu. Lekcja pierwsza. Samokontrola i niezależność emocjonalna. Stoicyzm podkreśla znaczenie samokontroli i niezależności emocjonalnej. Zasady te określają, jak reagujemy w obliczu odrzucenia. Odrzucenie często można odebrać osobiście, ale przy stoickim podejściu ważne jest, aby zrozumieć, że ta sytuacja jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi i nie jest związana z naszą osobistą wartością. Ta świadomość pozwala nam kontrolować nasze reakcje emocjonalne i podejść do sytuacji z bardziej obiektywnej perspektywy. Samokontrola pozwala nam zachować spokój i ocenić sytuację z szerszej perspektywy, gdy zostajemy odrzuceni. Postrzegamy odmowę jako szansę, którą możemy wykorzystać, aby się ulepszyć. Na przykład, gdy otrzymamy odmowę przyjęcia do pracy, możemy wykorzystać to jako zachętę do doskonalenia naszych umiejętności i lepszego przygotowania na przyszłe możliwości, a nie jako osobistą porażkę. Niezależność emocjonalna minimalizuje naszą ekspozycję na działania i słowa innych. Dzięki tej niezależności odrzucenia, które nas spotykają, nie wstrząsają nami głęboko i możemy w dalszym ciągu skupiać się na swoich celach. Rozwijanie niezależności emocjonalnej pozwala nam także być bardziej elastycznymi i szybko wracać do zdrowia w obliczu trudnych sytuacji. Lekcja druga. Otwartość na informację zwrotną. W podejściu stoickim informacja zwrotna jest niezbędna, ponieważ jest narzędziem, które pomaga nam stać się bardziej świadomymi i zdolnymi jednostkami. Chwile odrzucenia często dają okazję do zadania sobie pytań i otrzymania informacji zwrotnej, która przyczyni się do naszego rozwoju osobistego. W tym procesie istotne jest zachowanie otwartego umysłu i konstruktywna ocena otrzymanych informacji zwrotnych. Kiedy zostaniemy odrzuceni, powinniśmy potraktować to jako informację zwrotną i zastanowić się, jak możemy wykorzystać te informacje, aby uzyskać lepsze wyniki w przyszłości. Na przykład, jeśli projekt został odrzucony, może to oznaczać, że jakiś aspekt projektu wymaga poprawy. Możemy postrzegać tę informację zwrotną jako szansę na ulepszenie projektu i osiągnięcie większego sukcesu. Otwartość na informację zwrotną oznacza także nieprzyjmowanie krytyki do siebie i wykorzystywanie jej jako impulsu do doskonalenia. Zbiega się to ze stosowaną w stoicyzmie zasadą obojętności na czynniki zewnętrzne. Każdą krytykę lub odrzucenie ze strony świata zewnętrznego można uznać za obiektywną informację, która wspiera nasz rozwój osobisty. Lekcja trzecia. Realistyczne oczekiwania. W filozofii stoickiej ogromne znaczenie ma stawianie realistycznych oczekiwań. Ułatwia to radzenie sobie z rozczarowaniami i pozwala zaakceptować zmieniającą się naturę życia. Kiedy spotykamy się z odrzuceniem, jeśli mamy realistyczne oczekiwania, wpływa to na nas w mniejszym stopniu i pomaga nam szybko dojść do siebie. Rozwijanie realistycznych oczekiwań oznacza ocenę każdego aspektu życia z otwartością na pozytywne lub negatywne konsekwencje. Kiedy przystępujemy do rozmowy kwalifikacyjnej i mamy nadzieję na pozytywny wynik, musimy być również przygotowani na możliwe odrzucenie. Dzięki temu jesteśmy bardziej odporni na odrzucenie i pozwala nam postrzegać każdy wynik jako naukę na przyszłość. Takie podejście ułatwia nam dostosowanie się do biegu życia i czyni nas bardziej elastycznymi na stale zmieniające się warunki. Kiedy spotykamy się z odrzuceniem, ważne jest, aby ze stoickim spokojem pamiętać,
że ta sytuacja jest tymczasowa i zawsze mogą pojawić się nowe możliwości. Pomaga nam to przezwyciężyć negatywne emocje i zachować motywację. Realistyczne oczekiwania pozwalają nam również radzić sobie z rozczarowaniami w zdrowszy sposób. Jeśli zaakceptujemy odrzucenie jako naturalną część życia, a nie osobistą porażkę, czyni nas to silniejszymi i bardziej pewnymi siebie osobami. Każda odmowa jest okazją do lepszego zrozumienia siebie i swoich oczekiwań. Lekcja czwarta. Siła w związkach. Stoicyzm zachęca do solidności i odporności w relacjach osobistych. Odrzucenie może być wyzwaniem i wyczerpujące emocjonalnie, zwłaszcza jeśli doświadcza się go w relacjach osobistych. Stosując jednak stoickie podejście, potrafimy ocenić takie sytuacje jako szansę na wzmocnienie naszych relacji. Podczas tej lekcji omówimy, jak w zdrowy sposób radzić sobie z odrzuceniem w relacjach osobistych i zawodowych. Zaakceptowanie odrzucenia jako pouczającego doświadczenia w związkach czyni nas bardziej empatycznymi i wyrozumiałymi. Kiedy zostajemy odrzuceni przez przyjaciela lub partnera, możemy ocenić sytuację w kontekście jego potrzeb emocjonalnych i granic. Pomaga nam to tworzyć zdrowsze granice w naszych relacjach i budować silniejsze więzi oparte na wzajemnym szacunku. Momenty odrzucenia możemy również wykorzystać jako narzędzie do poprawy naszych umiejętności komunikacyjnych. Kiedy zostajemy odrzuceni, sposób, w jaki reagujemy i wychodzimy z tego silniejsi, ma ogromny wpływ na przyszły stan naszych relacji. Wyrażanie własnych emocji i zrozumienie emocji drugiej osoby może sprawić, że nasze relacje będą głębsze i bardziej znaczące. Akceptowanie odrzuceń i uczenie się na nich zwiększa odporność w relacjach. Ta solidność gwarantuje, że gdy nasze relacje zostaną poddane próbie w trudnych chwilach, więzi te nie zostaną zerwane. Każde doświadczenie odrzucenia może być krokiem zwiększającym nasze wzajemne zrozumienie i odporność. Lekcja piąta. Zwiększanie siły woli. Filozofia stoicka uważa rozwój siły woli za jeden z ważnych elementów. Kiedy spotykamy się z odrzuceniem, możemy wykorzystać to jako okazję do wzmocnienia naszej siły woli i poszerzenia osobistych granic. Siła woli pozwala nam wytrwać w trudnych sytuacjach i utrzymać motywację niezbędną do osiągnięcia naszych celów. Czasami narażenie na odrzucenie jest nieuniknione, ale to, jak wyciągniemy wnioski z tej sytuacji i jak przepracujemy to doświadczenie, determinuje naszą prawdziwą moc. Używając siły woli, możemy przyspieszyć powrót do zdrowia emocjonalnego po odrzuceniu i zamienić negatywne nastawienie w szansę. Proces ten pozwala nam szybciej się dostosowywać i być lepiej przygotowanym na przyszłe wyzwania. Wymaga siły woli, determinacji i samodyscypliny. W chwilach odrzucenia radzenie sobie z tymi emocjami i przepracowanie ich czyni nas bardziej odpornymi. Każde odrzucenie wystawia na próbę naszą wolę, a pomyślne wyjście z tej próby czyni nas silniejszymi. Lekcja szósta. Elastyczność w osiąganiu naszych celów. W filozofii stoickiej elastyczność odgrywa ważną rolę w procesie osiągania celów. Kiedy spotykamy się z odrzuceniem, nie powinniśmy postrzegać go jako odwrotu od osiągnięcia naszych celów, ale jako okazję do poszukiwania alternatywnych ścieżek. Elastyczność pozwala nam trzymać się naszych celów nawet wtedy, gdy nasze plany napotykają nieoczekiwane przeszkody. Odrzucenie uczy nas potrzeby elastyczności i zmiany planów. Być może pomoże nam to znaleźć lepszą ścieżkę lub sformułować nasze cele bardziej realistycznie. Dzięki elastyczności potrafimy szybko dostosować się do każdej sytuacji i osiągnąć najlepsze rezultaty, jakie oferują obecne warunki. Proces ten daje nam możliwość ponownej oceny nie tylko alternatywnych sposobów osiągnięcia naszych celów, ale także samych celów. Elastyczne podejście pozwala nam zaakceptować zmienność życia i maksymalnie wykorzystać każdą sytuację. Lekcja siódma. Utrzymywanie spokoju ducha. Wewnętrzny spokój jest sercem stoickiej filozofii. Doświadczenia odrzucenia sprawdzają naszą zdolność do zachowania spokoju ducha. Stoicyzm uczy zachowania wewnętrznego spokoju i równowagi, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
To pozwala nam iść do przodu z własnymi wartościami i celami, nie będąc pod wpływem chaosu świata zewnętrznego. Utrzymanie wewnętrznego spokoju pozwala nam zachować równowagę emocjonalną w obliczu odrzucenia i reagować, a nie reagować na sytuację. W praktyce oznacza to, że nie należy przyjmować odmów osobiście i postrzegać je jako naturalną część życia. Spokój ducha pozwala nam ocenić negatywne wydarzenia z szerszej perspektywy, dzięki czemu możemy z większą stanowczością stawić czoła wyzwaniom życia. Stoicyzm oferuje cenne lekcje, które pozwalają nam zachować odporność i równowagę w obliczu odrzucenia. Dziękujemy, że towarzyszycie nam w tej podróży. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej treści i dowiedzieć się, jak filozofię stoicką można zastosować w życiu codziennym. Kontynuuj z nami proces uczenia się i odkrywania i wykorzystaj szansę na przemianę swojego życia.